Witajcie w Kotlet TV. Dzisiaj zapraszam Was na pyszną roladę z serem. Nie jest ona ani za słodka, jest taka w sam raz. Dodatek polewy czekoladowej ją troszeczkę osładza. Zachęcam Was gorąco do jej zrobienia. A przygotowanie zaczynam od zrobienia ciasta na roladę. Żółtka oddzielam od białek i dodaję do białek cukier puder, a następnie ubijam go na sztywną pianę. Do ubitej piany dodaję proszek do pieczenia, kakao, mąkę pszenną, żółtka, a także wodę. To wszystko mieszam na niskich obrotach, a następnie przekładam do foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Papier do pieczenia jest jak najbardziej konieczny, bo ułatwia wyjęcie jeszcze gorącego biszkoptu na roladę. Wstawiam do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piekę około 15 minut. Po tym czasie jeszcze ciepły, a w zasadzie nawet gorący biszkopt wyjmuję, przekładam na ściereczkę i delikatnie zwijam i odstawiam w takiej formie, aby przestygły. A w tym czasie przygotowuję nadzienie do naszej rolady. Do miski wrzucam twaróg, dodaję ser ricotta, a także cukier puder. Ja dałam niewiele cukru pudru, ale jeżeli jesteście łasuchami, to polecam Wam dodać go znacznie więcej. Możecie również dodać rodzynki czy kandyzowane owoce. Taką masę przekładam na biszkopt. Im bliżej końca, tym mniej nadzienia, a na środku jak najwięcej. Delikatnie zwijam i wstawiam do lodówki, aby po prostu dobrze się zmaserowała. Taką schłodzoną roladę polewam czekoladową polewą zrobioną na bazie czekolady i śmietanki. I jak zastygnie polewa, to możecie śmiało kroić i częstować gości. Życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na stronę www.kotlet.tv.